Równocześnie uzyskaliśmy sprzęt, który w znacznym stopniu umożliwił zwiększenie możliwości diagnostycznych oddziału. Między innymi do tego sprzętu, który żeśmy otrzymali, jest tutaj aparat ultrasonograficzny Vivid, który umożliwia bardzo dokładne badanie serca. Oprócz tego żeśmy otrzymali również aparaty EKG, cały system monitorowania na sali intensywnej terapii, jak również pompy infuzyjne. Także w dużej mierze obecne możliwości oddziału są znacznie większe niż kiedyś, a komfort przebywania pacjentów na oddziale zmienił się diametralnie i wszystko to jest z bardzo dużą korzyścią dla pacjentów. W ogóle? Powiedzmy sobie, że sale dla pacjentów to rzeczywiście były w złym stanie i wymagały już od kilku lat gruntownego remontu. Natomiast jeżeli chodzi o salę intensywnego nadzoru, to ona nie była taka zła, bo myśmy je parę lat temu własnym sumptem i dzięki różnym pomocy różnych osób udało się ją wtedy wyremontować. Natomiast salę dla chorych był rzeczywiście w złym stanie i teraz jest naprawdę dużo lepsze i naprawdę te możliwości komfortu i przebywania w szpitalu dla pacjentów znacznie się poprawimy. Także zapraszamy, bo rzeczywiście dla pacjentów jest to znacznie lepiej, zwłaszcza te ubikacje na salach. Tego przedtem nie było.